Whisky? Ja, whisky. Thai whisky? Ja. Mmm. Wow. Mm-hmm. 40 degree. Oh, 40? Wow. Czym to przepić? Nie wiem. Dobra. Cheers. Chongqiao. Chongqiao, yeah. Yeah, Chongqiao. Same rum. Cheers. Same rum. Słuchajcie, u nas trwają, można powiedzieć, takie jakby remonty, chociaż to nie remonty, bo to nasze widzimisię. Kupiliśmy farbę na bramę, kupiliśmy sztuczną trawę, tylko sztuczna trawa jeszcze idzie. I jest wielkie zabezpieczanie bramy, bo będzie brama uszczelniana, bo tak jak widzicie, przez bramę widać, co się dzieje na zewnątrz i widać z zewnątrz, co się dzieje w środku. I nie za bardzo nam się to podoba. I będziemy chcieli sobie to tak troszeczkę uszczelnić, żeby być tak trochę, mieć tak więcej prywatności. I tak sobie pomyślałem, że z racji, że kurczę, zabezpieczymy to trawą taką sztuczną, nałożymy tutaj na bramę. Nie wiem, mamy zielonego pojęcia, jak to będzie wyglądać, ale spodziewamy się, że może będzie akurat okej. No to stwierdziłem, że wypadałoby tą bramę jakoś jeszcze najpierw, zanim ją zakryjemy, czymś troszkę zabezpieczyć, bo widzimy, że już trochę tutaj, wiecie, rdzy wychodzi i to jest takie niepomalowane i takie trochę brzydkie. I przydałoby się tą bramę jakoś zabezpieczyć. Więc kupiliśmy taki podkład pod farbę i na to później pójdzie brązowa farba. I później na to jeszcze trawa. Dajcie mi tylko znać w komentarzach, który kolor bramy bardziej Wam się podoba. Bo tak powiem Wam szczerze, że kupiłem ciemnobrązowy kolor, taki jak ten tutaj, taki bardzo ciemnobrązowy. Ale teraz jak jest w sumie tym podkładem pomalowana na szaro, to też mi się podoba. I dajcie znać w komentarzach, jaka brama byłaby ładniejsza. Czy taka brązowa, czy taka szara. Jestem bardzo ciekaw. Hello, hello. Yes. How much? Dzisiaj u nas na śniadanie pasta jajeczna. Dorka zrobiła z pysznej makreli wędzonej. Wczoraj kupiliśmy taką piękną makrelę wędzoną. Sosiki ostre, takie, ale nie takie ostre, tylko to są takie specjalne do ryby. Pomidorki z cebulą, śmietanie. Jakie dzisiaj śniadanie. Jajeczka, sałata, pyszny chlebek. Emma musi mieć wszystko osobno, ona nic nie lubi mieć pomieszane. Ketchup osobno, pomidor osobno, ogórek osobno, jajko osobno, ryba osobno, ja pierdzielę. Cholera, i zaczęło nam coś z nieba lecieć. Tam co prawda ładne niebo, słońce świeci, a u nas deszcz pada. Nie wiem jak to się dzieje, ale no coś grzmi, coś się błyska. Ale jakie fajne powietrze takie teraz, o jacie, takie chłodniejsze zawiewa. Ale słyszycie jak grzmi? Nie fajnie. Połowa października, więc jeszcze ma prawo, a już za niedługo mam nadzieję, że to się wszystko skończy i będzie tylko słońce, 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 ale nie powiem, bo taka pogoda też jest fajna, to powietrze jest naprawdę, przynajmniej teraz, kiedy pada, jest dużo lepsze, bo jest tak chłodniej i przyjemniej. Tylko później właśnie, kiedy zaczyna znowu świecić słońce po takim deszczu i zaczyna robić się znowu gorąco, to jest wtedy jeszcze trochę dodatkowo parno i duszno. To wtedy nie jest za fajnie, ale w tym momencie akurat jest idealnie. Woda dzisiaj cały dzień jakaś taka niemrawa, dużo chmur, co chwilę coś tam pada, ale w sumie niczym nam to obecnie nie przeszkadza. Przyjechaliśmy pierwszy raz do sklepu Lotus, takiego dużego, Tesco Lotus się to nazywa. I jesteśmy ciekawi, co tutaj w środku jest. Przypuszczam... Co? Wózek? Skąd się bierze wózki? Wózki leżą na ulicy. Może tam w środku też są, no ale dobra. Weźmiemy tutaj jakiś wózek. Ktoś zostawił na chodniku, to go posprzątamy przy okazji. Potrzebujemy kupić mięsko, bo będziemy robić pasztet dzisiaj. I taki swojski, ze swojskiej wątróbki, znaczy ze swojskiej, sam, po prostu sami będziemy mielić wątróbeczkę, jakieś mięsko wieprzowe i może jeszcze jakieś drobiowe dorzucimy i będziemy robić sami w domu, mielić maszynką, smażyć, piec i tak dalej. Na początku wita nas kawiarnia i lodziarnia, gdzie możemy sobie przyjść na kawę i lody w Lotusie. No i jeden wielki spożywczak. Emi, patrz jakie pączki. Z nadzieniem takie jakieś. Jeszcze takich nie jedliśmy, co? 30 baciszów. Trochę drogie, 30. No, zapowiada się sklep całkiem. Tylko jeszcze ciekawe jakie ceny. Bo na przykład w Topsie warzywa są bardzo drogie. Jak jesteście gdzieś w galerii, w centrum Patai, to w Topsie
są bardzo drogie warzywa. Nie wiem jak tutaj, ale wyglądają ładnie. Papryczki, pomidorki ładne po 60 batów. No to chyba spoko. Pełno warzyw w lodówkach, ogórki, pomidory i wszystkie inne jakieś tam jeszcze rzeczy, sałaty, nie sałaty. Tam widzę jakieś soki, sosy i soki, może tak. Cebula 39 batów za kilo. Tutaj czerwona 69, ziemniaki po 45. No takie normalne w miarę ceny, ale tak nawet ładnie tu podoba mi się. Jajka 136 batów za 30. Tu jakieś sałatki sobie można zrobić. Co tam, jest coś ciekawego? No bo te tak średnio wyglądają. No te fajnie, no. Weź jedną. Takie nawet dosyć duże. No spoko nawet. Jest jakaś cena? Ile to kosztuje? 25 batów. No to w miarę okej. Tutaj takie po 30 batów. Kurde, jakie tutaj są jeszcze słodkości. Tu jakieś takie pączki zalane czekoladą. Tutaj jakieś też jeszcze takie ciekawe. No, no, no. Słodkości w Lotusie mają dobre. Ciekawą sytuację mieliśmy ostatnio ze skuterem. Przyszedłem rano, mieliśmy jechać na skuterku gdzieś tam do sklepu i okazuje się, że przycisk nie działa, że nie ma prądu, nic się nie da zrobić. No i byłem wręcz przekonany, że zostawiłem na światłach i się akumulator rozładował. I wyobraźcie sobie, że pojechałem kupić specjalnie prostownik za, na szczęście, nie tak bardzo jakoś dużo, bo 40 zł kosztował, żeby naładować akumulator, żeby skuter działał. I wyobraźcie sobie, że okazało się, że jednak nie zostawiłem na włączonym zapłonie i tak naprawdę akumulator był naładowany w pełni, tylko okazało się, że kluczyk coś się, nie wiem co, zamotał i nie można było, nie łączył się ze skuterem, nie można było tutaj przekręcić stacyjki i wystarczyło tylko na pilocie przytrzymać jeden przycisk i on się jakby tak, zielone światełko się tam zaświeciło i zaczął znowu współpracować ze skuterem i wszystko normalnie zaczęło funkcjonować. A zrobił nam takiego psikusa, że ja musiałem kupić prostownik, żeby akumulator naładować, a tak naprawdę nic takiego się nie wydarzyło. Ja to jestem jeszcze tylko ciekaw, ile zapłacimy za rachunek za prąd w pierwszym miesiącu, bo klima chodzi bardzo dużo, a to tylko tu jedna. UEMI w pokoju jest włączana, u nas wieczorami jest włączana też, więc bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekaw, ile będzie rachunek za prąd. A tutaj okolica wieczorkiem. Ruch niestety dość duży, chociaż o tej porze to już teraz jest spokojnie, ale w ciągu dnia dość duży ruch. A to taka poboczna tylko uliczka. Tu po prawej, patrz jakie piękne palmy. Ej, ale to są takie niby jak nasze? Tak wygląda, ta na pewno, no ta po prawej na pewno, ale te są inne. Te są na takich cienkich tych, na cienkich pniach, a tu jest ta na grubym, to taka jak nasza, ale tutaj jest nieźle rozrośnięta, co? To jest niezła, ale te są też ładne. A tu jest co? Mango chyba, tak? Tutaj sąsiedzi właśnie jacyś tam mają takie żółte żarówki pomontowane. To co prawda jest po to, żeby odstraszało wszystko coś co lata. Jakieś komary, muchy, jakieś takie rzeczy. Tak jak wam wcześniej mówiłem, tu nie ma za bardzo nic takiego latającego, ale zawsze się coś zdarzy, więc takie może żarówki właśnie żółte może będą dobre i może będą się sprawdzać. Tutaj coś zaczęli budować, nie wiem co to. No tam grilla robili, ale właśnie nie chciałem tak nagrywać tamtych. A tutaj po lewej też imprezka. Dzisiaj piątunio. A dzisiaj piątunio, piąteczek piątunio, no tak. Hello. Sorry? Sorry? Birthday for him. Yeah. Oh, happy birthday. Oh. No. I want to go. Okay, I'm try. Pick. Yeah. Mm. Good. Where you home? Very good. Yeah, yeah, right side. Oh. Mm. Mm. Shrimp? Yeah, shrimp. Mhm. Shrimp. No. I eat before. I just eat. Oh. Mm. You can walk, look. We go to the shop. 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 Store, shop. Store. Mm. Buy something, buy. Buy Coke. Oh.
Mhm. Mhm. O kurczę. Czekajcie, mam tu... Whisky? Ja whisky. Taj whisky? Ja. Wow. Mhm. 40 degree. O, 40? Wow. Czym to przepić? Nie wiem. Dobra. Cheers. Chongqiao. Chongqiao, yeah. Yeah, Chongqiao. Same, rom. Cheers. Same rom. Rom? Sangsom rom. Ah, Sangsom rom. Okay. People Russia drink Sangsom. Mhm. But I am from Poland. Poland. Oh. Yeah, not from Russia. Me, yeah. Not from Russia. Yeah. Good. Good. Thank you. Thank you. We'll be coming back. Okay. Come again. Thank you. Thank you. O kurde, aleśmy się po sąsiedzku na urodziny załapali. Na urodziny, ale pork był dobry, powiem ci, mięciutki. No to oni wiedzą, jak robić pork. No, pork był pyszny i jeszcze jakieś coś 40% jeszcze się załapałem na jakieś tajskie. Tajskie, co on to powiedział? Thai whisky. Thai whisky? To nie było whisky. Ty ma widziałeś, czym oni to pili? Jaki mieli kieliszek? Nie. To była normalnie ten, ja to pokazałem, to była normalnie na, butelka obcięta, plastikowa. Jak jest plastikowa butelka obcięta z zakręconą nakrętką normalnie. Jak lejek, tak jak się lejek robi. Obcina się butelkę i oni to sobie do tego leją. Jaka masakra. Takich rzeczy jeszcze nie piłem i to jeszcze bez przepitki. My God. Tu po prawej restauracja. Po prawej restauracja. A po lewej sklep, do którego się właśnie udajemy. Sklep jest elegancki, wszystko w sklepie jest. Także... wyłączam na chwilę kamerę, żeby się pani nie wstydziła, ale już nas poznaje, myślę, już tu parę razy byliśmy, także tak wygląda sklepik. Wszystko pod ręką jest. Dzieciom się od razu udało, tam było dwójka dzieci, to kupiliśmy im tutaj jakieś coś dziwne, nie wiem nawet co to jest. Po lodzie, dwa lody, jakieś dwa soczki, także no tak jakaś wata cukrowa czy coś w tym stylu. Dwa lody i dwa soczki, to jeszcze się dzieci... na urodziny załapały prezentem takim. No ale cóż, no nas tak miło ugościli i to totalnie obcy ludzie, którzy nigdy w życiu nas na oczy nie widzieli, pierwszy raz nas widzieli, jedzeniem nas poczęstowali, alkoholem nas poczęstowali, krewetkę mi jeszcze prosto z grilla chciał dać. No bardzo mili ludzie, bardzo mili sąsiedzi. Jestem no nie zaskoczony nawet w sumie. Czemu mam być zaskoczony? W sumie to tak jest. No więc na początku w ogóle trochę się stresowaliśmy też tak trochę wyjechać poza miasto kawałek, bo tutaj za bardzo nie ma żadnych turystów. I tutaj są tylko sami lokalni mieszkańcy. I zastanawialiśmy się, jak też nas tu będą odbierać, ale widzimy, że jest wszystko w porządku i jest naprawdę wszystko dobrze. Dobra, idziemy dać prezenty. For birthday. Oh, okay. Yeah. One and one, okay? Okay. One and one. And one and one and one and one. Okay. Thank you. Okay. Thank you, madam. Bye bye. Bye bye. Have a nice day. Night. Have a nice night. See you tomorrow. See you tomorrow. Okay. Yeah. No, i widzicie? Elegancko. Wszystko załatwione, żaby rehoczą, gdzieś tam po prawej. Jutro o tej samej porze będziesz chcieli znowu. Po lewej też się dzieje. Tam grill też. Well, this is definitely goodbye. Oh, it was fun that you were right. Looking in the